Cześć, tu Ernest. Sezon 4 zbliża się wielkimi krokami, a najnowsze wycieki zdają się potwierdzać to, że obecny sezon nie zostanie przedłużony. Za niecałe 2 tygodnie światło dzienne ujrzy nowy kadet bojowy, ale zanim to się wydarzy, w tym filmiku przekażę wam epicką teorię na temat 4. sezonu, a do tego rzucimy okiem na skiny, które w tym sezonie wejdą do gry. Mamy mnóstwo nowych informacji, więc koniecznie oglądajcie do końca. Na horyzoncie czekają niesamowite rzeczy. Zanim jednak zaczniemy, to nie zapomnijcie wpisać kod do twórcy w sklepie Fortnite. Mój kod to Ernest, a oto kilku z moich wspierających. Dzięki wielkie za wsparcie. Pamiętaj, że sub i łapka w górę to już jest niemała porcja wsparcia. Jesteśmy na dobrej drodze do 500 000 subów. Dobra. Najpierw omówmy temat eventu. W plikach gry po ostatniej aktualizacji pojawiło się mnóstwo zmianek o nowym evencie, który nosi nazwę kodową Hightower. Wydobywcy danych doszukali się pod tą nazwą kodową tajemniczych run, dźwięków i nie tylko. Ale aby to, co zaraz wam powiem, miało sens, przekażę wam pewną ciekawostkę. W czerwcu tego roku Donald Mustard, dyrektor kreatywny w Epic Games, który stoi za wszystkimi eventami Fortnite, dał znać, że jest wielkim fanem serialu Dark oraz że ten serial wpłynął na jego twórczość związaną ze światem Fortnite. W skrócie, fabuła tego serialu opowiada o różnych wydarzeniach. Z tego co słyszałem, to bardzo pokręconych. W jednym z odcinków tego serialu na jaw wychodzi to, że istnieje tam tak zwana alternatywna rzeczywistość. Drugi, praktycznie taki sam świat. Teoria, którą zaraz wam przedstawię, skupia się właśnie na tym, że w drugim rozdziale Fortnite przeżywamy na nowo rozdział pierwszy. Sezon 4 w rozdziale pierwszym był skupiony na fabule o superbohaterach. Nie byli oni prawdziwi, w świecie Fortnite był nagrywany film o superbohaterach. Co jeśli w 4. sezonie drugiego rozdziału, czyli obecnego rozdziału, powróci motyw superbohaterów, ale na o wiele szerszą skalę? Wiemy, że w plikach powiązanych z eventem Hightower jest komiks, który przez pomyłkę pojawił się już niektórym w grze. Możemy na nim zobaczyć postać Galactusa i Thora z komiksów Marvela, ale to nie wszystko. Między innymi Peku dał nam znać, że na mapie w 6 różnych miejscach pojawią się żarzące runy, które, co ciekawe, są bardzo podobne do runy widocznej na końcu zwiastuna Kapitana Ameryki. On też należy do komiksów Marvela. Taką właśnie żarzącą runę zostawia po sobie Bifrost. Bifrost to taki most, którego często używa Thor, aby przemieścić się między swoim światem a na przykład Ziemią. W tym przypadku Thor użyczył Bifrostu Kapitanowi, aby przedostał się do świata Fortnite. Fortnite w ten subtelny sposób chciał nam podpowiedzieć, że w świecie tej gry gdzieś istnieje Thor. Za to fakt, że takie runy pojawił się jeszcze w świecie Fortnite, podpowiada nam, że ktoś jeszcze tutaj dotrze Bifrostem. I teraz rodzi się pytanie, czy to Thor kilka razy używa Bifrostu, czy na mapę Fortnite przydostanie się 6 różnych postaci? W oryginalnym filmie Avengers ekipa superbohaterów składa się z właśnie 6 osób, z których to już 2 pojawiły się w świecie Fortnite. Mam tu na myśli Czarną Wdowę i Kapitana Amerykę. Na komiksie, o którym wam mówiłem, widoczny jest też Galactus. To przepotężna postać, która potrafi wchłonąć całą planetę, jakby to był kawałek ciasta. Teraz uwaga. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się też, że nad górą obok kociego kącika pojawi się na niebie szczelina, na którą, jeśli spojrzymy, usłyszymy bardzo tajemniczy dźwięk. Po wzięciu tego dźwięku pod spektrogram ujawnia nam się sylwetka pewnej postaci, która bardzo przypomina Galactusa. Tutaj znowu powraca motyw wyrwy. Pierwsza wyrwa w Fortnite pojawiła się w 4. sezonie, rozdziału pierwszego. Oto co moim zdaniem się wydarzy. To co teraz mamy w plikach gry to prawdopodobnie pierwsze zwiastuny, które niedługo zostaną dodane do gry. Tuż przed startem 4. sezonu rozdziału pierwszego z nieba zaczęły spadać meteory, a tym startem było uderzenie meteoru w wyspę, przez co utworzył się ogromny krater i w wielu innych miejscach uderzyły mniejsze meteory, które zostawiły po sobie mniejsze kratery. Analogicznie pod koniec obecnego 3. sezonu na wyspie pojawiły się runy, pozostawione przez Bifrost Thora, a nad górą w południowo-wschodniej części wyspy utworzy się wyrwa na niebie, która będzie nam zapowiadać nadejście Galactusa. Szczeliny nieraz były wykorzystywane jako most dla przeróżnych postaci z innych światów. Przez wyrwę na przykład, czyli szczelinę, do gry wskoczył bandyta z Borderlands czy Batman. Słuchajcie, do plików gry w ostatniej aktualizacji dodano też nowy, prawdopodobnie zaszyfrowany krater, który ma pojawić się mniej więcej niedaleko Słonych Strzech. Nie wiadomo jednak, czy ten krater będzie związany z eventem Hightower, ale jeśli tak będzie, to w nadchodzącym albo obecnym sezonie pod koniec w wyspę Fortnite może uderzyć młot Thora. Tak samo jak to było w filmie o Thorze, w którym to jego młot zleciał na ziemię, tworząc wielki krater. Wszystkie te wycieki zdają się krzyczeć superbohaterowie i trudno się z tym nie zgodzić. Wygląda na to, że to co obecnie jest w plikach gry, czyli event Hightower, to tak naprawdę zwiastun 4. sezonu, który będzie się skupiał na motywie superbohaterów i superzłoczyńców.
Do gry jako skin prawdopodobnie wejdzie Thor, Galactus, ale trzymam też kciuki za to, że ujrzymy Ironmana, Czarną Panterę i Spidermana. Do wyboru twórcy gry mają wiele, ale chyba się ze mną zgodzicie, jeśli powiem, że te postacie z komiksów Marvela byłyby najmniej widziane w grze. Spedalicy kilka dni temu udostępnił listę nazw kodowych skinów, nad którymi pracują lub pracowali twórcy gry. I co ciekawe, na tej liście znalazły się dwa skiny, które należą do plików eventu Hightower, czyli połączenia światów Fortnite z komiksami Marvela. Jeden skin to męska postać o nazwie kodowej Grape, a drugi skin to postać żeńska pod nazwą kodową Squash. Epic Games często używa nazw kodowych w taki sposób, że pierwsze litery słów to pierwsze litery prawdziwej nazwy. Skin Deadpoola na przykład miał nazwę kodową Donut. Grape może być nazwą kodową skina Galactus. Ciężko jednak określić, do kogo należy nazwa Squash. To może być She-Hulk albo Scarlet? Nie wiadomo. Ostatnio też napotkałem się na pewnego mema. Jeśli przetłumaczymy nazwę kodową Hightower na polski, to dosłownie oznacza ona po prostu wysoka wieża. I co ciekawe, siedziba Avengers z filmów Marvela, do której ta nazwa nawet pasuje, z boku kształtem przypomina Fortnite'ową lamę. Kto wie, może siedziba Avengers pojawi się na wyspie. Ale to tylko żart. Ale może? Dalej w temacie wycieków to ponadto dałem znać, że w ostatniej aktualizacji znalazły się też emotki, które miały wyjść dopiero w czwartym sezonie. Tak, to tylko emotki o pojazdach, ale zdradzają nam one, że w czwartym sezonie prawdopodobnie będzie można jeździć buldożerem oraz dostosowywać samochody, czyli na przykład zmieniać felgi i tak dalej. Przyszła pora na to, aby omówić kilka skinów. Jeśli czwarty sezon potrwa przynajmniej tyle samo dni co obecny sezon, to starczy nam dni, aby w czasie trwania tego sezonu zahaczyć o Halloween. To oznacza, że w karnecie może pojawić się kilka mrocznych skinów, a do sklepu powrócą halloweenowe skiny, ramię w ramię z nowymi. I słuchajcie, mam dla was garść nowinek na temat skinów, o których musicie wiedzieć. Fortnite po raz kolejny z szerokimi ramionami przyjmie postacie z komiksów DC do świata gry. Wczoraj do sklepu zawitał cały zestaw skinów z komiksów DC. Można kupić Harley Quinn, Batmana i tak dalej. Tego samego dnia, wczoraj wieczorem, Fortnite na swojego Twittera udostępniło informację o jednym z nadchodzących pakietów skinów, który uzupełni tą kolekcję. Uwaga, uwaga! 17 listopada, tak, listopada, do sklepów trafi zestaw o nazwie Kto się śmieje ostatni, w którym znajdziemy aż 11 przedmiotów. W tym strój arcywroga Batmana. Mowa to oczywiście o stroju Jokera. Wraz z nim plecak Szaleńczy Śmiech, kilofy Zły Żart i Zemsta Jokera oraz emotka Wybierz Kartę. Do tego także z komiksów DC wyjdzie strój Trujący Bluszcz. To też często wróg Batmana. Co ciekawe, ten zestaw będzie też zawierał strój Midasa w jego nowej zbroi Rex. To nietypowe, że pakiet skinów z komiksów zawiera postać z fabuły Fortnite, ale nie narzekam, ponieważ Midas w swojej nowej zbroi wygląda niesamowicie. Możecie pamiętać, że na zwiastunie trzeciego sezonu Rekin połknął Midasa i nie jeden by pomyślał, Midas umarł? Ja też tak myślałem, ale okazało się jednak, że po Midasie coś zostało. Zakładam, że jego nową cyborgową zbroję skonstruowała inżynierka. Zbroja Rex przypomina mi trochę Ironmana. Na klacie ma nawet coś podobnego do reaktora. Niektórzy widzą w nim podobieństwo do Lexa Luthora w specjalnej zbroi. Lex Luthor należy do tego samego uniwersum komiksów DC co Joker, więc to by miało sens. Warte uwagi jest to, że ma on przyczepiony pas podobny do tego, który nosi Oro. Wyżej na klacie za to zdaje się być wyryty symbol przypominający odwróconą głowę z koroną Oro. Oro ma narysowany podobny symbol w tym samym miejscu. Midas Rex powinien mieć dwa style. Jeden bez hełmu, a drugi z hełmem, który jest widoczny o tutaj w jego dłoni. Uwaga! To nie jest styl do skina Midasa z karnetu bojowego drugiego sezonu. To nowy, oddzielny skin w tym pakiecie. Wisienką na torcie tego pakietu jest 1000 fałdolców. Pakiet Kto się śmieje ostatni wejdzie do sklepu w wersji cyfrowej i fizycznej. To drugie oznacza, że w niektórych sklepach będzie można kupić pudełkową wersję. I w tym pudełku będzie kod na te skiny. Wersja fizyczna wyjdzie na Nintendo Switch, PS4, PS5 oraz Xbox One i Xbox Series X. Na PC-tach, Androidach i tak dalej ten pakiet powinien pojawić się w sklepie w grze, w cenie podobnej do ceny pakietu Darkfire z zeszłorocznego Halloween. Tak swoją drogą to jestem przekonany, że czwarty sezon potrwa przynajmniej do tego 17 listopada, aby zamknąć temat Halloween, a następny, piąty sezon poświęcić na święta w grudniu. Pamiętajcie, że eventy halloweenowe w Fortnite zazwyczaj trwają kilka tygodni. Ciekawostka, Donald Mustard na Twitterze podał dalej post na temat tego pakietu, dodając komentarz: coraz więcej postaci zmierza w kierunku zero. I tak, wydaje się, że Midas radzi sobie dobrze. To chyba potwierdza teorię mówiącą o tym, że szczeliny w świecie Fortnite to wyjście, takie zakończenie mostu, którego częścią jest punkt zerowy.
postać z innego świata trafia do punktu zerowego, a z punktu zerowego wyskakuje przez wyrwę do świata Fortnite. Dalej, Hypex na swojego Twittera wrzucił bardzo cennego newsa. Jego zaufane źródło, które miało rację w sprawie wielu innych skinów i eventów Fortnite, odezwało się po raz kolejny. Tym razem dowiedzieliśmy się, kto prawdopodobnie będzie sekretnym skinem zawezwania w karnecie bojowym 4. sezonu. Sezon 2 drugiego rozdziału dał początek sekretnym skinom spoza świata Fortnite. Najpierw był to Deadpool. W 3 sezonie do gry zawitał Aquaman, a według najnowszego wycieku od Hypexa sekretnym skinem, i tutaj uwaga, spoilery, ma być Wolverine z pazurami w formie zbieraka. Na ekranie teraz widać różne interpretacje Wolverina w komiksach i filmach. Jego cechami charakterystycznymi są jego fryzura i broda. W komiksach czarno-żółty kostium oraz oczywiście jego pazury, które wysuwają się z jego pięści. Zbierak pazurów Wolverina powinien działać podobnie do pięści Hulka. Przypuszczam, że gdy założymy skina Wolverina i pazury, to te pazury będą wychodzić z jego pięści, ale gdy założymy inny strój, to te pazury będą na takich rękojeściach albo częścią rękawic jak na tym zdjęciu, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Jestem pewien, że jego skin Fortnite będzie wzorowany na tej komiksowej wersji, tak samo jak to było z Kapitanem Ameryką. Z tego co wiem, to w tym roku nie wychodzi żaden nowy film z tą postacią w roli głównej. Nie może też zabraknąć kozackiej animacji wyjmowania tych pazurów. O, jeszcze jedno, Hypex dał znać, że Wolverine może jednak wejść do sklepu jako zwykły skin. Nie jest to pewne, ale może się okazać być w karnecie bojowym albo skinem do sklepu. Tak czy siak, pojawił się w 4. sezonie. I myślę, że to potwierdza, że motywem tego sezonu będą superbohaterowie. I to tyle. Wow. Wszystko wskazuje na to, że Fortnite w następnym sezonie wrzuci 6. bieg, jeśli chodzi o współpracę z Marvelem i DC. Nie będzie brakowało naszych ulubionych superbohaterów w grze. I nie zdziwię się, jeśli motywem przewodnim następnego sezonu rzeczywiście będą superbohaterowie. Okej, ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.